Hej wszystkim, z tej strony Boba i witam was w kolejnym odcinku z Stalkera ze w Prypeci. Zobaczcie, jestem w Skadowsku, tutaj właśnie przyszedłem sobie szybciutko tam z Prypeci. Za pomocą właśnie tego pilota przyszedłem sobie szybciutko z Skadowska, mam właśnie, chciałbym zobaczyć tutaj tą broń. Jest to niezidentyfikowana broń i właśnie tutaj mamy jednego z rusznikarzy, Stalkerów. Pogadajmy z nim, zobaczmy, czy coś będzie miał do powiedzenia. Mam tu nieznaną broń. Co rozumiesz przez nieznaną? Dawaj ją tutaj, niech się przyjrzy. Obejrzyj ją. Widziałeś już kiedyś coś takiego? Co? 62? Niemożliwe. What? Poczekaj, Kardan odzyska przytomność? O, przytomność straci? Co? Dajcie spać. Bój człowieka. Wstawaj, typie! Co jest? Halo, kumplu! Ze mną u was! Zginijcie! Zostaw mnie. Dobra, idę się, może przykimam po prostu z godzinę i zobaczę, bo... Którą w ogóle mam godzinę ja? 14? Do 16 może? Może się ogarnie do tej godziny, kurde, bo tak patrzę, że... Stracił przytomność od broni, elo. Okej. Jeszcze nie? Jeszcze nie, zobaczcie. O, nareszcie, przespałem się do 7 rano, do 8 rano. Zobaczcie. A, to ty! Nie zrozumieliśmy zabawę. Śniło mi się, że przyniosłeś mi coś z przeszłości. Dobra, popijawa. Czy przypadkiem mnie ta broń to ci śniła? O, stary, to chyba jednak nie był sen. To jest karabin Gaussa, oficjalnie nazywany obiektem 62. Uff. Kiedyś wykonywałem robotę kontraktowo dla fabryki Jupiter. Jeśli dobrze pamiętam, zaprojektowałem broń wykorzystującą zasadę przyspieszenia pocisku przez pole elektromagnetyczne. Widzisz te bębny? To ja je zrobiłem. Szkoda, że w 2004 projekt został zamknięty. Nigdy nie udało nam się znaleźć wystarczająco małego źródła energii. Z tej broni już kiedyś strzelano. Co mogło się zmienić? A skąd mam wiedzieć, do cholery? Szczerze mówiąc, nie ośmieliłbym się wsadzić śrubokręta w tę baterię. Poza tym, system zasilania ma jakieś mechaniczne uszkodzenie. Teraz naprawdę przydałyby się jakieś plany tej broni. Warsztat testujący, w którym pracowałem, prowadził całą dokumentację produkcyjną. Może plany i dodatkowe dokumentacje tego karabinu Gaussa wciąż tam są. Co ciekawe, nadałem kartę dostępu do warsztatu. Dałbyś mi tę kartę? No dobrze. Tylko jej nie zgub. Jeśli przyniesiesz mi te dokumenty, może uda mi się naprawić twoją broń. Spoko, mamy kartę magnetyczną wstępu. I tu mam lecieć aż tutaj. Okej, tutaj był jeden ze śmigłowców. No dobra, no to co, no to ja tam się zbieram po prostu. Okej, zbliżam się tutaj właśnie do tego miejsca, do tego warsztatu całego. Sobie skoczymy jeszcze szybko do Janowa, żeby ogarnąć sobie pociski. Ale już jest git, mam już ammo, mogę schodzić. Zobaczmy. Tu gdzieś niżej chyba powinienem zejść, nie? Okej, otwiera się coś. Dobra. Może muszę noktowizor zapalić, przynajmniej będzie się coś widzieć. Jeszcze niżej muszę zejść, no dobra. Tu nie zejdę. Też patrzę, że kurde, ten noktowizor bardziej przeszkadza niż pomaga. Jeszcze te dziwne dźwięki wydaje. Może bez, na razie pograjmy. Latarka też powinna wystarczyć. Okej, dobra. To po typie. Pięknie. Możemy przejść w sumie dalej. Będę musiał, raczej będę starał się, kurde, powolutku chodzić, bo tutaj też te zombie są. Jest i kolejny. Nie chciałbym za chwilę zginąć i potracić tych apteczek wszystkich, które mam. A ja potrafię, tak wiecie, nie wiem czy wiecie, ale... Na moich live'ach to bardzo często widać, ja po prostu jestem strasznie reckless graczem czasami. Czyli jak to się mówi po polsku, nieuważnym takim i... chciwym, można odpowiedzieć. Chciałbym robić kilka rzeczy perfekcyjnie, ale zazwyczaj robię to bardzo szybko, przez co... No, bardzo często umieram, czy też buguję grę i muszę wczytywać od nowa. Postaram się to robić oczywiście powoli tutaj, mam nadzieję, że to się uda. Nie chciałbym za dużo tutaj czasu tracić. I też chciałbym to zrobić w miarę sensownie. Coś jakiegoś mutanta. I to nie jest jakiś zwykły mutant chyba. No właśnie. Czy ja mogę ci granatem zabić, kumplu?
Okej. Chyba na raz się z granata nie zabije. Okej. Czy mogę, będzie mógł tu wejść? On chyba tu wejść na szczęście nie może. No to to jest idealne miejsce do walki z nim, jakby nie patrzeć. What? Czy on mnie jakoś uderzył, czy mi się wydaje? Nie, strasznie trochę HP. Oj, ciężko jest przeciągnąć te Fallouto, szczerze mówiąc. What? Jak ty mnie uderzasz w ogóle? To mnie ciekawi. Twardyś. Naprawdę twardyś, kumplu. Nareszcie, kurde, jeszcze kichłem. Udało się w końcu, matko. Jaka to była długa walka i męcząca i nudna. Kiedy jesteś twardy w ogóle, typie, to niesamowite, nie? No ogólnie tutaj tak czy siak pewnie nie musiałem go zabijać, bo mogłem tutaj pewnie przejść bez walki, ale... Ale chciałem go zabić. To był taki mini bossik w sumie, który sobie tutaj sympatycznie siedzi. Chciałem to zrobić, żeby faktycznie nie mieć potem żadnych problemów. Gdyby jakimś cudem nagle magicznie przeskoczył i próbował mnie w plecy uderzyć, gdzie ja coś lutuję albo odpalam coś. Mam nadzieję, że rozumiecie. Raczej staram się, jestem raczej takim graczem właśnie, który lubi czyścić wszystko, jeśli może. Chyba, że coś naprawdę nie sprawi mi żadnego fanu, jest im takie naprawdę mega irytujące, czy też męczące, to zdarza mi się to puścić. Czy tam mogę jakoś przejść? Tam muszę wejść. Wydaje mi się, że to jest jedyne miejsce, żeby tam dojść. A tutaj z góry jakoś? Zaraz, moment. Sprawdzimy jeszcze raz. Może tutaj jakoś górą mogę przejść tam dalej? Tędy nie przejdę. Tu w ogóle jakieś apteczki szerzą. Okej. Okay. O, tutaj mogę po tej półce sobie przejść po tym murku. Czy tak faktycznie coś tu wchodzi? Pewnie nie, ale ja wejdę, bo mogę. Dosłownie. Skoro mogę, to wejdę w taki sposób. No pewnie jakaś inna jeszcze droga była. Jestem akurat przekonany, że tak było. Zobaczcie, możemy wentem wejść. No i pięknie jesteśmy. O, faktycznie, zobaczcie, jaki potężny karabin Gaussa. Pewnie prototyp pierwszy. Dokumenty odnoszą się do centralnego laboratorium o oznaczeniu X8, które może zawierać informacje na temat tajnych eksperymentów przeprowadzanych w zonie. Sprawa od dłuższego czasu interesuje naszych analityków. Okej. Okay. Dokumenty dotyczące eksperymentu laboratorium X8. Czyli będziemy musieli wybierać się prawdopodobnie do laboratorium X8 w takim tempie. Legendy nie chciałbym. Co to mamy? Zobaczmy. Okej. Okay. Aha. To co, to najpierw skoczymy może do Kowalskiego, czy najpierw skoczymy sobie do laboratorium X8? Może najpierw do laboratorium X8? Skoczmy do laboratorium X8. Zrobimy sobie laboratorium X8 w tym odcinku jeszcze. Potem jeszcze ewentualnie pogadamy z Kowalskim. No i na tym zakończymy ten odcinek. Co wy na to? To będzie taki akurat właśnie fajny wstępik do dalszej części Stalkera. Tak czy siak, wydaje mi się, że właśnie zbliżamy się już powolutku do końca. A szkoda. Bawiłem się całkiem sympatycznie. Chociaż prawdę mówiąc, nie jest to aż tak angażujące i wciągające jak poprzednie części, jak zdobywanie Cień Czarnobyla. Moim osobistym, skromnym zdaniem, Cień Czarnobyla był chyba najlepszą częścią póki co. Stalkera. Miałem właśnie takie uczucia fajne. Gra mnie angażowała, gra chciała, czy inaczej, gra wywoływała we mnie takie emocje, że naprawdę chcę ją skończyć, chcę w nią grać, chcę to eksplorować, lutować. A tutaj, w tych dwóch częściach, no tak nie do końca, szczerze mówiąc. Wyżej muszę chyba wyjść. W Czystym Niebie też bawiłem się naprawdę świetnie. Tu też akurat muszę przyznać, że Czyste Niebo też mnie fajnie tutaj bawiłem się po prostu dobrze w Czystym Niebie. W Zewie Perpeci ta fabuła jest strasznie liniowa, już bardziej jesteśmy właśnie wojskowym, który szuka jakichś informacji na temat monolitu i tak dalej, to tak nie wiem, nie wciągnęło mi po prostu. Najzwyczajniej się mnie nie wciągnęło. Okej, okay. No to co, to ja się wybieram z powrotem do Perpeci.
Muszę skoczyć do Skadowska. Razem z pilotem pójdę, będzie szybciej po prostu. Majorze, mam do was prośbę. Nasz czwartownik nie odpowiada. Wiecie, gdzie był spożywczak? Stamtąd dochodzi jego sygnał. Zbadajcie sytuację, jeśli możecie. Jeszcze jedno. Bądźcie ostrożni, bez odbioru. O, zobaczcie, że szybko dopytałem się do perpeci, zobaczcie, Gary do mnie gada. Czekaj, spotkałem coś nieprzyjemnego i chcę ci o tym powiedzieć. Paru najmniego poprosiło, żebym poprowadził ich do Prypeci. Najpierw skusili mnie grubą kasą, ale szybko się zorientowałem, że wdepnąłem w miękkie brązowe. Nawet na chwilę nie spuszczali ze mnie oka i grozili mi bronią. W pobliżu Prypeci udało mi się uciec. A teraz muszę już być w mieście, więc uważaj. Okej, słyszałeś może o czym ci najemnicy rozmawiali? Trochę słyszałem. Na pewno nie zamierzali puścić mi żywcem, więc nie ukrywali swoich planów. Rozmawiali głównie o spotkaniu z ludźmi klienta, którzy mieli przedstawić im przedmiot i cel misji. Gdzie ma się odbyć to spotkanie? Niedaleko stąd, do dziedzinie osiedla. Dzięki za informację. Okej. Okay. Mam jakiegoś jeszcze dodatkowego sidequesta, zobaczcie. To jest tutaj? To jest zaginiony wartownik. O. O, to ciekawostka. Mniejsza. Dobra. Ja się jeszcze przykimam i zaraz do was wrócę. Dajcie mi sekundkę. Okej, moi drodzy. Zanim przejdziemy sobie do laboratorium X8, to mamy dwie rzeczy do zrobienia. Bo zobaczcie, tutaj mamy właśnie laboratorium X8, ale jak już z racji tego, iż się po prostu tepłem za pomocą tego całego przewodnika, czy też pilota, tutaj do Prypeci, to od razu jestem już w tym miejscu, gdzie jest Kowalski. To od razu możemy z nim pogadać, porozmawiać o tej broni. A potem skoczymy sobie tutaj na, zobaczcie, na ten quest zaginiony wartownik, znajdź wartownika. Otrzymaliśmy go od razu, po przejściu tutaj otrzymaliśmy go od razu właśnie od Kowalskiego. Możemy to przy okazji zrobić, on jest na żółto, więc to też jest realistycznie rzecz biorąc quest fabularny. Pogadajmy z Kowalskim na temat broni. Dzień dobry. Mam informację na temat niezidentyfikowanej broni, to karabin Gaussa. Świetnie, jak on działa? Można z niego zestrzelić helikopter? Technicznie rzecz biorąc tak, ale ogończe 4 i 5 rozbiły się z powodu awarii elektroniki. Przyspieszone kule nie mogą tego spowodować. Cholera, więc to ślepy zaułek. Nie mam już pomysłów. Teraz możemy już tylko siedzieć na tyłkach w samym środku tej powalonej zony i liczyć na to, że po nas przyjdą. Dobra, koniec narzekania. Skupmy się na tym, na co możemy mieć wpływ tu i teraz. Dzięki wam, majorze, wiemy już, że ukrywanie się nie uchroni nas przed tymi przyspieszonymi kulami. A to już coś. Więc należą wam się podziękowania. Skontaktuję się z wami, jak dowiemy się czegoś nowego. Okej. Okay. No jak widzicie, tak czy siak musimy iść do laboratorium X8. Pogadaliśmy tutaj z Kowalskim. A teraz możemy na spokojnie już skoczyć do wartownika. Znaczy właściwie znaleźć wartownika. No i on powinien być chyba tutaj w tej lokacji. W tym budynku całym. Mamy znacznik, że to jest jedna osoba w środku. I to jest chyba on. On dalej tam żyje. Bo on się chyba z kimś pruje, zobaczcie. Może podbiegnijmy do niego jeszcze. Nie, nie, nie. Co ty robisz, typie? Uspokój się. Nie! Co za głąb! Zabił się! Halo, czemu mi się to nie renderuje w ogóle? Co tu piszczy? Typie! O Boże! Come on! Uspokój się! Nawet nie jestem w stanie celownika włączyć, bo mi broń od razu chowa! O Boże! Cofnę się po prostu. Uciekaj! Ze snajperki ściągnę tego pajaca. No halo! I no, może mieć HP! Co to jest z tą grą nie tak? Halo! Mam wrażenie, że to wszystkie potwory są jakieś... broken. Tam idzie dalej. Nareszcie! O matko! Dobra. Uff! Przez chwilę miałem atak paniki.
Baza? Wartownik nie żyje. Dziwnie się zachowywał i zaatakował mnie. Odnalazłem też i zlikwidowałem kontrolera w tym rejonie. Przyjąłem. Kontroler musiał przejąć panowanie nad wartownikiem. Dobry był z niego chłop. To samo musiało spotkać zwiadowców. Kontroler zmusił ich do walki między sobą. Bez odbioru. No i pięknie. Zrobione. Dobra, no to smutno, no. Ja skoczę sobie szybko tutaj do bazy. I kurde, ogarnąłbym sobie... Naprawiłbym broń, bo ona mi się często zacina. Warto to jednak zrobić, żeby mieć spokój. I potem ruszymy już na laboratorium X8. Okej. Jesteśmy, zobaczcie, w centrum usługowej Jubieliny. Tutaj podobno znajduje się wejście do laboratorium X8. Trzeba by się znaleźć gdzieś schody na dół. I nie wiem dlaczego słyszę, kurde, jakieś dźwięki, tak jakbym słyszał jakiś, nie wiem, jakbym słyszał jakieś, co się mówi? Jakbym był na stacji po prostu jakichś pociągów. O matko, tam coś jest, ale tak czy siak warto tam wejść, bo zobaczcie, generator musimy znaleźć, czy to są zombie? To jest zombie. Okej, musimy wejść jeszcze wyżej. Czy mogę to wskoczyć? Wydaje mi się, że tu dam radę jakoś skoczyć. Może z barierki? Albo gra po prostu już na takiej zasadzie działa, że nie musisz iść jedną główną drogą. O, to jest zombie w ogóle, zobaczcie. Okej. Proszę umrzeć. I kolejnych. Ile tu ich jest? Halo! Co to za fala? Ale was tu jest, to jest niesamowite. A tu jeszcze z lewej idą do mnie kolejni. Następny, tu jest jeszcze jeden, zobaczcie. Proszę nie wstawać. Jeszcze jeden. Bo matko. Niesamowita ilość zombie. Jeszcze wyżej muszę wejść. Wtedy dałbym radę przejść? Chyba tak. Ale tutaj wyżej już nie wejdę. Nieważne. Halo? O kurde. Monolit. Co tu robi monolit? To mnie bardziej ciekawi. Was się tutaj w ogóle nie spodziewałem, nie? Spoko. Obejdę sobie dookoła, nie chcę zaraz w plecy dostać takiego typeczka z monolitu. Dobra, idziemy wyżej. To jeszcze nie to piętro. Możemy wejść jeszcze wyżej, ja tu widzę monolit. Chami prostak najgorszy, będzie mi w plecy strzelał, jak walczy z jego kumplem. Co to za chamstwo w państwie? Ja się pytam. Jest kolejny. No ja stąd do ciebie nie strzelę niestety, no. Pociski lecą w różne strony świata. Na moje nieszczęście. Jest jeszcze jeden. A teraz się nie wychyli. Aaa, cwaniak. Tylko jak nie patrzę się, to wychylasz się z tej strony, tak? Pajacu najgorszy. Nie. No to już sobie trafiłem. Dawaj, kumplu, chodź tu. Wiem, że tam jesteś. Wiem, że gdzieś się chowasz. Ty sam się zabiłeś jakoś, czy jak? O, to jeszcze zombie w ogóle są. Zaraz, to za mną jest jakiś sposób.
zostanie. Czy mono jest nas jakiś sposób na poruszanie się między zombimi? Między zombie? Bez walki z nimi? No, wchodzimy wyżej. Tutaj w ogóle znalazłem sobie jeszcze inną drogę wejścia na górę. Jakieś anomalie są. Pytanie, czy tu jeszcze monolit jakiś jest, czy nie? Jest monolit. Cichutko! Nie krzycz! Teraz kumple przyjdą. A widziałem chyba twojego kumpla. Ja... I to nie jednego. Cichutko! Nie krzyczeć, proszę. O, jak ja to lubię. Tutaj mam przejście. No dobra, wchodzimy jeszcze wyżej. O, daleko jeszcze po tych schodach. Już mi się nie chce. O, jest gnator. No. Nie kozak. Halo? Czy jest to jakiś ham? Najgorszy? Coś czuję, że zaraz mi coś wyjdzie na łeb. Mam nadzieję, że się nie zabije schodząc na dół. Okej. Jest window, zobaczcie. Jedziemy na dół. Laboratorium X8. Musimy znaleźć dokumenty. Otwiera się. Okej. No i się zaczyna. Aaaa! Czemu w każdym laboratorium muszą być jakieś latające rzeczy, które zadają mi wrażenia? Najgorsze jest to, że nie wiem, w którą stronę mam iść. To mnie martwi. Nie atakuj mnie! Okej, okay, chwila spokoju. Mam posłowa zejść na tutaj, też się zejść na do jakieś. No, no, o, już. Wiem, jeszcze niżej? Tyle dróg. Ja naprawdę nie wiem, w którą stronę mam iść. Halo? Okej, tam jest. Chyba czysto. Wszędzie anomalie dookoła są. I są mopki jakieś. Słyszę was. Halo? Cwaniaki? Jest jakiś cwaniak? Czy pani pozwala ci iść dalej? Co? Wait, what? Gdzie jest mój karabin w ogóle? Halo! Halo! Dawaj mi karabin! Bardzo się cieszę tym wszystkim, tylko co tu się właściwie odwala? Oni chyba gdzieś tam na dole chodzą, zobaczcie, po tej wodzie tam głęboko. God damn it! Nie wiem, może uda mi się... O kurde! O kurde Bela! O kurde Bela! O kurde Bela! Poszli won! Powiedziałem! No biegnij! Biegnij, krzychu! Zginę. Jak nic, zginę. Oh. I'm so fucking triggered! Nie wiem, co ja mam znaleźć dokumentację. Ale gdzie ona jest, ja nie mam za cholerę pojęcia. Wszystko dookoła mnie lata. Mam wszędzie ciary. Gęsią skórkę, przestań, wiadro! Jakieś mopki, potworki, wszystko dookoła. O! Mam! A to nie wszystko chyba.
pajace. Nie ma tak łatwo, ja się tak nie poddam bez walki. Halo. Proszę, proszę zginąć. Nie trafię. Okej. Jeszcze jeden jest. Sztos. No ba, przydałoby się wszystkie dokumenty chyba znaleźć, nie? Wydaje mi się, że gra wręcz zaleca, abyśmy wszystko znaleźli. Biorąc pod uwagę ten cały, tą całą wiadomość. Opuść kompleks albo jeszcze poszukaj. No to ja spróbuję coś poszukać, no. No nie będzie tak, że kurde wyjdę stąd bez niczego. Czy też z jednym tylko pakietem dokumentów. No te skwarki wybite. A ten kontroler chyba gdzieś pode mną jest, który krzyczy i mi rzuca tymi wszystkimi śmieciami w mordę. Ja bym go wybił najpierw. Znalazł go i wybił. A, gdzie ty jesteś, pajacu? Już mi zaczynasz denerwować. Ty, kontroler. Kontroler ruchu drogowego, gdzie ty jesteś? Chodź tu, pajacu. Chodź tu, głąbie. Może go tu nie mam, no ale? Nie no, kontrola ruchu drogowego na dole nie ma. On musi być gdzieś na górze. A tu jest jeszcze jeden dokument, zobaczcie, pyk. No, mamy drugi. Nie wiem ile ich jest, spróbuję znaleźć wszystkie oczywiście. Ała, ła, 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 ła. Chyba zginę. Chyba zginę. Nie wiem, mniejsza. Problem zaczyna się teraz pojawiać w momencie, gdy zaczyna mi brakować amunicji. Nie tu, prace, apteczki, wszystkie, kurde, wszystko chce mnie tu zabić. Dlaczego, ja się pytam? Okej. O matko, matko, coś tu lata. Ty chyba nic nie widzę, więc nie wiem, schodzę na dół. Nie da się zejść na dół tutaj. Coś tu jest do podniesienia? Kurde. Nie, mogę to zabić. Czemu tego wcześniej zrobiłem? What the fuck? Co to za początek dziecko, co? What the fuck? Co to jest? Co za bydlak? Aha, no to zaraz zginę, kurde, w takim tempie, nie? Broń mi wyrzucił ham najgorszy. Co to ma być w ogóle? Dawaj to. Nie mam nic do tego. Shit. Umrzyj, typie! Aha, no fajnie. Pajacu ty! No! No, zostaw tą lodówkę! Co to za w ogóle gówniany przeciwnik, nie? Ty wrzucając lodówką, który nagle nakłada na mnie full wyczerpania i tyle. No, zginę tak, że w takim tempie. Mogę tam granat rzucić, ciepnąć? Łap, typie. Powiedz, że umarłeś. No, leżeć, śmieciu! God damn it! Typ rzucając lodówką, no to świetnie. O, moja MK. Czy DR 100... coś?
coś takiego. Czy coś tu się znajduje, jeszcze jakiś dokument, czy coś? Ja nie wiem, tak chodzę po tym laboratorium jak głupek. Nie mogę nic znaleźć, nie wiem, czy zaraz stąd nie pójdę. Może tylko były dwa dokumenty, albo nie wiem. Ale nie, bo by mi quest chyba powiedział. Bo tutaj w środku siedział ten typek, nie? I śmierdził, który płakał jak dziecko. Ale szczerze rzecz biorąc, wydaje mi się, że skoro on tu siedzi, to musi coś tu być. Czego żeby bronił? Tak po prostu się by siedział i tyle? O! Mam dokument, dobra. Czy to były wszystkie dokumenty? Czy trzy to są wszystkie, czy nie? Niby quest dalej mówi, żeby szukać dalej, ale... I don't know. Chyba szukam dalej. Może jeszcze coś znajdę. Tutaj wszyscy, zobaczcie, przyszedłem window jakimś cudem. Tam widzę kolejnego tego śmiecia, który przed chwilą wyrzucał mi broń. Zobaczcie, że granaty na nich dobrze działają całkiem. Może granatami ich powybijam. What? Ba, typie, umrzyj! Umrzyj, granatę mówię! Za ham, w ogóle i prosto, patrzcie, łapie granatami. No, moi drodzy, jednak ja odpuszczam, wychodzę stąd. Nie ma sensu dalej tam siedzieć, po prostu nie byłem w stanie ich wybić, nie? Próbowałem chyba z wszystkich broni, z granatów. Nie wiem, jak wcześniej tamtego ubiłem. Może dlatego, że on stał do mnie jakoś bokiem i te granaty wchodziły prosto mu pod paszczę. I don't know, ciężko powiedzieć. Teraz próbowałem dosłownie wszystkiego i nie mogłem, nie? Czemu tu jest zombie jakiś szczekający na mnie od razu na wjazd? Więc to, co mamy, zostawiamy i w sumie tyle. Majorze, muszę z wami pomówić w cztery oczy. Okej, okay. Spoko. Cicha rozmowa, porozmawiam z Kowalskim. Dobra, ale moi drodzy, rozmowę z Kowalskim odbędziemy sobie dopiero już w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć, trzymajcie się.